Witajcie! Z tej strony Drakon Agera, to przed wami 49 odcinek serii Zagraj w Katana Shoujo. Moi drodzy, znajdujemy się obecnie w próżni znanej jako mój umysł. Przepraszam, ten dziwny wstęp, pach mnie po prostu jakoś się wzięło, co nie zmienia faktu, że jednak zaczyna się dość enigmatycznie. To dziwne. Ta pojedyncza myśl nieustannie zaprząta mi głowę, odkąd zacząłem tu mieszkać. Brzmi jak prosty sposób na ominięcie danego problemu, jakby te dwa słowa potrafiły magicznie rozwiązać ten problem, albo chociaż pozwalały przestać o nim myśleć. Wspomnienia życia sprzed mojego pierwszego zawału są coraz bardziej niewyraźne za każdym razem, gdy próbuję sobie coś przypomnieć. Mój umysł ledwo sobie radzi ze wszystkimi ostatnimi wydarzeniami. Słyszałem kiedyś, że tak właśnie czuje się człowiek pozostawiony samemu sobie w obcym kraju, znając tylko podstawowe zwroty w lokalnym języku. Oczywiście, jak tak o tym myślę, ta analogia doskonale opisuje, co się ze mną dzieje. Z tego, co widzę w tle, nam się jak gdyby ujawnia odbicie Hisao w filiżance herbaty. No cóż, ja mam prosty ciąg skojarzeń. Herbata, Lili, spotkanie towarzyskie z nią, może z Hanako. No, typowy napar, który nam podaje właśnie w czasie spotkania, który też pozwala się nieco uspokoić. Z tego co kojarzę, herbata ma właśnie takie właściwości uspokajające. Oczywiście mogę się mylić, jeśli tak to przepraszam. Oczywiście, jak znam życie, to jakiś interpretator, którego absolutnie nikt nie prosił, który już niejedną lekturę znalazł po prostu w niej tyle sensów poukrywanych, których autor by po prostu za to by mu walnął w łeb po prostu i to tak solidnie. To pewnie by powiedział coś w stylu: autor chciał w ten sposób odzwierciedlić uczucia głównego bohatera. Postać ma chęć zatopić swoje smutki. Tak, kurwa, czerwone drzwi symbolizują złość. Nie, to nie jest element wnętrza, to jest zawsze jakaś pieprzona symbolika, alegoria i Bóg wie co jeszcze. Jak mnie to drażni po prostu na polskim. Zawsze szukają po prostu dziury w całym, moim zdaniem. Wybaczcie ten wywód, ale po prostu nie ogarniam tego, no. Co autor miał na myśli? Nie wiem, nie jestem autorem. Ty też nie jesteś, więc nie wiesz. Interpretacja to jest coś, co może sobie każdy zrobić. Jeśli to dobrze uzasadni, to ja się mogę z tym albo zgodzić, albo zaakceptować przynajmniej. Też nie, akceptacja to jest coś, co się zawsze zgadzamy. Tolerować, no. Zależy, jak to wygląda. Tolerancja to nie jest to samo co akceptacja. Tolerujesz coś, co ci się nie podoba. Coś, to znaczy, coś, z czym się jak gdyby nie zgadzasz też. O, może lepiej to też. Akceptujemy to, co nam się podoba. Także no. Szkoła zabija kreatywność. W sumie to jest powieść wizualna, która jak to dzieje się w szkole. No cóż. Takie sytuacje mają także za zadanie skłonić cię do bardzo szybkiego opanowania tego języka, gdyż jego nauka jest konieczna, by przeżyć. Innymi słowy, wóz albo przewóz. No cóż, no, nauka języków obcych to jest jednak no, przydatna czynność właśnie. Ta wiedza otwiera przed tobą nowe możliwości. Sam to wiem na przykładzie znajomości języka angielskiego. Nie wiem, to może taki trochę przykład, taki, nie wiem jak to określić, nietypowy, ale właśnie ta umiejętność, ta wiedza na temat języka pozwala mi rozumieć pewne anglojęzyczne żarty, które osobiście do mnie bardzo trafiają. I to jest akurat spoko moim zdaniem. Żarty mają to do siebie, że czasem po prostu są nieprzetłumaczalne. Znaczy, można kombinować, można jakoś to zamieniać, ale czasami oryginał jest jednak najlepszy, tak mi się wydaje. Zastanawiam się, czy po tak długim czasie udało mi się w końcu wdrapać na ten wóz. Jeszcze jest takie jedno powiedzenie, bardzo lubiane przez takiego fana serialu Atomówki. Baba z wozu do obozu. Heh.
egzaminy odciskają na mnie swoje piętno, chociaż wreszcie się kończą. Jednak pozostałem w łaskach mutołu, już mniej więcej wiem, co chcę robić w przyszłości. A wciąż używam tego głupiego, bezsensownego zdania. To dziwne. To niesamowite, jak szybko zwyczaiłem się do bycia w tłumie osób z niepełnosprawnościami i chorobami, czasami bardzo widocznymi. Tak bardzo, że zastanawiam się, czemu czuję się wśród nich jak obcy. Ten obcy. Ewentualnie ósmy pasażer Nostromo. Na pewno nie z wyobcowania czy braku przyjaciół. Dobrze się dogaduję z większością swojej klasy, a mam też kilku znajomych poza nią. Nieważne, czy nie mają ręki czy nogi, każdy z uczniów jest taki sam jak typowy nastolatek w tym wieku. Jestem w stanie poruszać się z niespodziewaną łatwością po korytarzach, w których kiedyś się gubiłem, dzięki temu, że są tak logicznie rozplanowane. Mogę też otwarcie rozmawiać z nauczycielami. Ostrożnie mieszam herbatę w swojej filiżance, a odbicie mojej twarzy rozmywa się w poruszającej się cieczy. Kisao ma trochę taką minę jak kot ręce w puszczy. Przynajmniej moim zdaniem. Przepraszam, że tak się wyrażam. Chociaż w sumie zdarzają się u mnie gorsze zwroty, ale jakoś taką ma niemrawą tą ekspresję moim zdaniem. Nie wiem, czy tylko ja, czy po prostu to trochę dziwnie wygląda. To dziwne. Kiedyś nie cierpiałem herbaty. Ja w sumie nadal jakoś nie lubię herbaty zbytnio. Wolę jakieś słodkie napoje, typu nie wiem, cola, oranżada, czy jak wiem. Bardziej to po prostu jest w moim guście. Może za dużo o tym myślę. Rozbrzmiewa znajomy odgłos placenowej filiżanki odkładanej na spodek. Coś nie tak? Nie ma się, to nic takiego. Naśladując dziewczyny, biorę duży łyk herbaty znajdującej się przede mną. No proszę, jakże doborowe towarzystwo. Lili i Hanako. Spoko. Lubię takie spotkania z nimi. Jak to dobrze wreszcie zobaczyć Hanako, która nie chce nam dawać takiej jakiejś większej swobody, że po prostu no, udaje, że niby coś tam robi, a tak naprawdę po prostu chce zostawić nas samych. Nie musisz tego robić, Hanako. Doceniamy, ale nie jesteś piątym kołem u wozu. A była przed chwilą gadka o wozie. Ciekawe. Najzwyczajniej zabijam czas, siedząc w pokoju Lili i pijąc z nią i Hanako herbatą. Znajome uczucie, prawie że nostalgiczne. Więc jak idzie praca w szkolnej gazetce, Hanako? Też chciałbym wiedzieć. Wydaje się to bardzo interesujące. Hanako spuszcza głowę, gdy nasza uwaga skupia się na niej, jednak jej uśmiech zdradza, że rzeczywiście lubi, kiedy tak się dzieje. Kiedy się tak dzieje. Jest dobrze. Wydaje mi się, że jestem w tym coraz lepszy. Naomi i kilku jej znajomych zajmują się większością spraw, zbieraniem informacji i takimi tam. Ja pracuję tylko nad komputerowymi sprawami, takimi jak edycja artykułów i drukowanie. I jest fajnie, bo mogę już się skupić. Widzę, że Hanako radzi sobie z technologią lepiej niż Lili. Siedzenie w pokoju i składanie cudzych artykułów nie brzmi zbyt towarzysko, ale cieszę się, że jej krąg przyjaciół się powiększa. Cóż, wszystko małymi krokami. Chyba oczekiwałbym zbyt wiele, gdybym chciał, żeby była tak otwarta jak Lili. Zdecydowanie oczekiwałbyś górzek na wierzbie. Czy nie obiecujecie górzki na wierzbie? Oczekiwałbyś cudów, o. Wiesz, w sumie, ktoś oczekuje górzek na wierzbie, no to też ma to jakiś sens, no bo to jest niemożliwe. No górzki na wierzbie się obiecuje, tak jak już mówiłem. Co niż o Naomi? Słyszałam, że może czasem spaść kłopoty. Matczyna opieka Lili wobec Hanako bierze nad nią górę. Musi nauczyć się, że Hanako może sobie bez niej poradzić. No cóż, faktycznie te instynkty macierzyńskie się odzywają. Hanako drapie się po policzku, myśląc nad odpowiedzią. Naomi jest miła.
czasem jest trochę męcząca i głośna, ale naprawdę pomocna. Jej znajomi też są mili. Wspaniale to słyszeć, Hanako. Cieszę się, że znalazłaś coś, co sprawia ci tyle przyjemności. Uśmiech Lili jest szczery i ciepły, jednak dostrzegam w nim także cień tęsknoty. Hanako zdaje się tego wcale nie zauważać, ale wątpię, by mi się przewidziało. To chyba dlatego, że powoli przykładam coraz więcej uwagi do wszystkiego, co się wokół mnie dzieje. Z pozoru wszystko dzieje się coraz szybciej, co wywołuje wrażenie, że coś mnie ominie, jeżeli nie będę maksymalnie skupiony. Przez egzaminy, nowe życie miłosne, próbę znalezienia odpowiedniej dla siebie uczelni oraz serce, które ogranicza mnie w nieznośnie przypadkowych momentach, mój mózg działa ostatnio na najwyższych obrotach. To w swoim przypadku może być ciężkie. Zobacz, jakoś po prostu nie mogę się powstrzymać przed komentarzem. No. I sama jednak bywa taki nieogarnięty. Ale tak jak już mówiłem, jest to ciekawe doświadczenie, taka odmiana od postaci takich bardzo mądrych, odpowiedzialnych, jak nie wiadomo co i w ogóle. Nie wszyscy tacy są. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę mimo wszystko. Chociaż jak ktoś gra w RPG, to myślę, że łatwiej mu grać postacią, która ma mniejszą siłę niż niższą inteligencję. Po prostu granie idiotą przyprawia jednak kosiarki. A niektóre gry korzystały z tego, że ustawiałeś sobie niższą inteligencję i po prostu odzwierciedlały to w grze. Nie umiałeś się wysłowić, byłeś bardzo naiwny, nie mogłeś się na przykład zaklęć nauczyć, no bo wiadomo, że magia wymaga koncentracji, pamięci. Tak. Jeśli chodzi o jakieś konkretne przykłady, no to Fallout 1 i 2, Arkanum przypowieść o maszynach i magii, to jest pisane magii przez Y, a nie 2 i. Także jest to ciekawy pomysł moim zdaniem. Ładowanie w siłę jednak nie zawsze przynosi wymierne korzyści. Chyba tego nie czytałem jeszcze. Odpłynąłem. Zaczynam przez to bardziej doceniać rzadko przytrafiające się mi chwile spokoju, takie jak ta teraz. To pewnie dlatego, że... To pewnie dlatego Lili polubiła cotygodniowe spacery do sklepu i spotkania przy herbatce z Hanako, mimo że lubi przebywać w towarzystwie. Pozwalają one na chwilę wytchnienia w jej chaotycznym i zabieganym życiu. Dwie osoby to też towarzystwo. Chodzi o większą grupę, większe towarzystwo, coś takiego. Dzięki Bogu, egzaminy już się skończyły, co? Obie dziewczyny reagują na mój komentarz chichotem. Wygląda na to, że wszyscy są znacznie szczęśliwsi, odkąd w zeszłym tygodniu skończyły się egzaminy. No cóż. Nie wiem, co mogę powiedzieć, szczerze mówiąc. Chyba po prostu mogę cieszyć się wraz z resztą. W sensie z uczniami, o. Co będziesz robiła w wakacje, Hanako? Pozostało... Szybko przeliczam dni w głowie. Dzisiaj jest poniedziałek, a szkoła kończy się w sobotę. Poczekaj, żeby teraz się nie pomylić, bo to jednak trochę głupio było. Wtorek, środa, czwartek, piątek... Sobota? Do 5 dni, tak? Znaczy, w sumie też można to różnie rozpatrywać, no bo dzisiaj jednak dzień jeszcze się nie skończył, nadal tam jakaś ilość godzin jego pozostała. Wiem, udziwniam, ale po prostu tak mnie jakoś bierze. Już tylko 5 dni do końca. Już się bardziej pomyliłem. A jednak potrafię się włożyć na dość prostych sprawach. Cóż, no bywa. Błądzić jest rzeczą ludzką. Myślałam o podróży. Tak, po kraju. Jest tyle miejsc, które chcę zobaczyć i chyba mam wystarczająco dużo pieniędzy, aby opłacić przejazdy autobusem i pociągami. No mi jedna z dziewczyn z gazetki powiedziały, że też mogą pojechać. Jej wzrok wskazuje, że dużo nad tym wszystkim myślała. Powinien przeczytać... Myślę, że będzie jakaś dalsza część. Niby nic, ale
wola się poprawić. Jej wzrok wskazuje, że dużo na tym wszystkim myślała. Jestem troszkę zaskoczony, że decyduje się na coś takiego. No, ale moim zdaniem lepsze to niż takie, powiedzmy, kiszęci w piwnicy, że tak to określę trochę metaforycznie. Wygląda na to, że naprawdę zamierza w końcu zrobić coś po swojemu. Zrobi dziewczyna! Czy jest jakieś miejsce, które chcesz najbardziej odwiedzić? Myślałam, że Kyoto to dobry pomysł. Myślę, że mimo wszystko spróbuję odwiedzić parę miejsc. Lili kiwa głową za aprobatą, zadowolona z planów Hanako. Wstrzymuję się przed zadaniem podobnego pytania, spoglądając na Lili. Od dłuższego czasu sama unika tego tematu, a ja nie jestem w stanie znaleźć dobrej chwili, żeby go poruszyć, kiedy jesteśmy sami. Za każdym razem, gdy o tym rozmawiamy, zaczyna wydawać się niepewna siebie lub odpowiada mijająco. Niepokoi mnie to. Się przypomina scena z poprzedniego odcinka. Pamiętaj, aby czasem zadzwonić, gdy pojedziesz w świat. Dać swój numer, prawda? Z szerokim uśmiechem na twarzy kiwa pośpiesznie głową. Dziwne, jak szczęśliwi wydają się ludzie, gdy obierają w swoim życiu jakiś konkretny cel. Yuko zawsze promienieje, kiedy pojawia się temat jej studiów, a teraz Hanako zachowuje się podobnie. Czy ja coś pominąłem? Nie wiem, szczerze nie kojarzę tego tematu. Albo ja czegoś nie pamiętam, albo tutaj jest wzmianka o czymś, czego nie było w grze. Nie wiem, szczerze. Dajcie mi proszę znać, jeśli coś kojarzycie. Zatem dlaczego wciąż czuję tę niepewność? I czemu Lili też tak się czuje? Związki czasami potrafią być strasznie kłopotliwe. Weź mi nic nie mów. Weź nie pytaj, weź spierdalaj. Która godzina? O. Dopiero po chwili przypominam sobie, że zegarek Lili przecież nie posiada wyświetlacza. Powinienem to zapamiętać, biorąc pod uwagę, jak często bywałem w jej pokoju. Sięgam jednak do plecaka po zegarek i szybko zbadam godzinę. Teraz już wiem, czemu pytała. Około 20 po 10. Zaraz zaczyna się cisza nocna. Hanako podnosi się z podłogi i otrzepuje i wygładza przy tym swoje ubranie. Otrzepuje i wygładza. Tylko wcześniej dałem i niechcący. Lepiej już pójdę. Dobrej nocy, Lili. Kisao. Śpi dobrze, Hanako. Do zobaczenia jutro. Z tymi słowami Hanako podchodzi do drzwi i cicho wychodzi. Cisza. Ostatnio zdaje się ona zapadać coraz częściej, gdy jesteśmy razem. Po paru chwilach w końcu znajduję temat do rozmowy. A tak, rozmawiałem w piątek z Muto i ostatecznie przejrzałem parę broszur z różnych uczelni, a co zeznałem się, jak wygląda rekrutacja. Dobrze to słyszeć. Jeżeli myślisz o dostaniu się na studia, to zakładam, że masz już jakiś pomysł na przyszłość. Myślę o zostaniu nauczycielem nauk ścisłych. Studia i zdobycie kwalifikacji na to wszystko trochę mi zajmą, ale myślę, że będzie warto. Matko Bosko, kolejny, który chce być nauczycielem. Jeszcze z takim charakterem, z takim jełopowatym umysłem. Trzymajcie mnie, bo nie wyrobię. Helena, mam zawał. Ja trochę jakoś tego nie widzę, szczerze mówiąc, ale może to tylko moje nastawienie. Kisao jednak musiałby się porządnie ogarnąć. I trochę, jakby to określić, nauczyć się pewnych, wartości. Po prostu z jego kłopotliwą pamięcią i brakiem rozmysłu, myślę, że nie namyśla się,
czasem po prostu nie namyśla się w pewnych kwestiach, że nie myśli o konsekwencjach, jak gdyby. O, może tak to określę. No to... Już to widzę. Dobra. Lili wyraźnie promienieje na tę wiadomość. Skoro sama chce zostać nauczycielką, pewnie cieszy ją wieść o tym, że wybiera podobną karierę. Więc chcesz zostać nauczycielem? Myślę, że doskonale to do ciebie pasuje, Hisao. Ja osobiście bym polemizował, ale każdy ma jakiś własny punkt widzenia, więc no. No ja jednak nie podzielam twojego zdania, Lili. Uśmiecham się i kiwam głową. Mimo, że nie jest w stanie tego zobaczyć, to wiem, że Lili to wyczuwa. Nie wiem, nie znam się. Zgaduję, że mu to dobrze przyjął tę wiadomość. No, myślę, że jest to dla niego powód do radości. Można tak powiedzieć. Hej, Lili. Tak? Wiem, że chcę zostać nauczycielką, ale... Przed chwilą zastanawiam się, czy naprawdę powinienem o to pytać, ale i tak powiedziałem już za dużo, więc nie mogę się teraz wycofać. Bo jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć też B. Chyba dalej nie sądzisz, że obraziłabym się przez pytanie na temat mojej niepełnosprawności. Rozmawiano moje zakłopotanie w podejmowaniu tego tematu, uśmiecham się szeroko, co ujawnia fałsz jej oskarżycielskiego tonu. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Cóż, masz rację. Zastanawiałem się tylko, czy bycie niewidomą nie będzie ci przeszkadzało. No wiesz, na twojej drodze do zostania nauczycielką i tak dalej. Wygląda na nieco zaskoczoną tym pytaniem, co powoduje, że przez dłuższą chwilę zastanawiam się nad odpowiedzią. Nie chce mi się wierzyć, że nigdy nie myślałem nad tym problemem. No myślę, że Hisao może mieć rację w tej kwestii, no bo jednak... Jakby to wyglądało? Tak sobie myślę... Hisao, mógłbyś na chwilę zamknąć oczy? Dobrze. To jest spisek. Ona po prostu chce to wykorzystać, żeby przywalić nam ten pusty łeb. Co takie głupie pytania. I może ma rację. Robię tak, jak mi każe, choć jestem zdziwiony jej prośbą. Nie mam pojęcia, o co jej chodzi, a gdy zerkam ukradkiem jednym okiem, w mojej głowie pojawia się jeszcze więcej pytań. Dlaczego ta pięć leci w twoją stronę? Przede wszystkim. Z biurka obok łóżka zabiera swoją czarną wstążkę, którą zazwyczaj zawiązuje sobie włosy. Podchodzi do mnie, ostrożnie strzepując włosy, jakie ostały się na tkaninie. Dopiero kiedy czarna wstążka dotyka mojej twarzy, zawija się wokół głowy i zakrywa mi oczy, dociera do mnie, co Lili planuje. O nie! Ja trzeci raz tego nie zniosę! Nie! O nie! Takie zabawy to proszę sobie darować. Zaraz po prostu tu zmienimy opcje i my się tak bawić nie będziemy. Nie no dobra, raczej nie o to chodzi. Poniosę sobie troszeczkę. Co dokładnie chcesz zrobić? Mam dla ciebie mały test, Hisao. Skoro się nad tym zastanawiasz, przez chwilę pozwolę ci widzieć moimi oczami. Widzieć! A więc o to chodzi. Prawdę mówiąc, brzmi to dosyć ciekawie. Dla kogoś z boku wyglądałoby to raczej głupio i dziecinnie, ale odrobina zabawy jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Co to za słownictwo? Jak tak można? Z boku! Wolę określenie z bereźniku, jeśli już. I znowu mi się ten żart doki przypomniał. O matko, był taki cudowny. Podnoszę się ociężale, szybko wystawiając ręce przed siebie, aby wykryć ewentualne przeszkody.
Dobra, co teraz? Teraz mnie dotknij. To, czyli chyba ten jak... Jednak chyba ten mój chikot nie był nieuzasadniony. Jeśli tego sobie życzysz, a więc... Powoli idę do przodu, w stronę głosu Lili. Moje tempo ciężko porównać nawet do czołgania się. Całe przeżycie jest dla mnie na tyle obce, że mam obawy przed potknięciem się coś takiego jak stół, czy niedbale postawiony stosy książek. Coś miękkiego, ale jednocześnie twardego ociera się o moją lewą nogę. Sprawdzam to i okazuje się, że jest to łóżko Lili. No nie podoba mi się, dokąd to zmierza. Idę dalej, ciesząc się, że pokój Lili jest czysty i uporządkowany. Ten stosy książek są porozstawione przy ścianach, jeśli czemu nie zrobię sobie krzywdy. Twarda powierzchnia ściany, którą wyczuwam wyciągniętymi rękoma, sprawia, że marszczę swoje brwi w frustracji. Hej Lili, gdzie jesteś? Co ty tam robisz? Jestem tutaj. A gdzie jest to tutaj? Głos Lili dochodzi z drugiego końca pokoju, z dala od miejsca, w którym stała. Rozpoznaje to nawet mój niewprawny słuch. Lili stara się uniknąć moich prób złapania jej. Czy jest to dla niej gra? No może jednak to słowo z boku było jednak bardzo adekwatne? Oczywiście, że tak. W porównaniu z życiem, gdzie nawet samo pojęcie wzroku jest abstrakcją, kilka minut w opasce są niczym. Chyba, że jestem niczym w tym przypadku. Znaczy wiem, że minut liczba mnoga, ale kilka jest. To się łączy z tym. Taki drobny błąd. Jakby było minuty w opasce, to tak. Pokazała, o co jej chodzi. Jest w stanie bez żadnego problemu przemieszczać się po swoim pokoju. Na dodatek widziałem już, jak bardzo jest niezależna, nawet w porównaniu z wieloma innymi osobami w Yamaku. Cóż, nawet jeżeli to tylko gra, powinienem dać z siebie wszystko. Okej. Okay. Jak się wypierdoli, to będzie beka. W dużo szybszym tempie niż wcześniej ruszam w stronę jej głosu, a pamiętając o tym, że po środku znajduje się stolik, zręcznie go omijam. Ja już myślałem, że upalię sobie głupi rejcz rozwali. Teraz cię mam! Wydaje z siebie figlarny chichot, na tyle długi, bym się zorientował, że wchodzi tuż obok mnie. Nie złapiesz jej. Daruj sobie. Szybko zacząć się w nowym kierunku. Ten stół wcześniej tu nie stał! Au, au, au! No to ładnie. Ładnie nas załatwiła. Powoli siadam obok stołu, zdejmuję opaskę i masuję bolałą głowę. Nie przejmuj się, już raczej nie pogorszy to twojego stanu. Poirytowany kopię stół, który znajduje się tuż przed miejscem, gdzie upadłem. Kompletnie bez sensu, ale ten stół zasłużył sobie na to. Tak, dokładnie. Niedobry stół, jak on śmiał. Hisano? Lili stoi tuż obok mnie, rzecz jasna nie mając pojęcia, co takiego mi się przydarzyło. Przepraszam, tak jak już upadłem. Czy coś ci się stało? Nie, ja się po prostu taki urodziłem. Głowa mnie boli. Ale poza tym wszystko w porządku. Ten stół przesunął się specjalnie, żeby mnie przewrócić. Podchodzi do mnie chichocząc i siada obok mnie, kładąc swoją dłoń na moją. Rozumiem, że to wszystko. No cóż... Fajna zabawa w ciubabkę, powiedział. Myślę, że tak. Chyba już łapię, o co ci chodzi. Chociaż wolałbym, aby odbyło się to bez takiego bólu głowy. Twarz Lili traci wszelki wyraz. O co mi chodziło?
W odpowiedzi mój wzrok staje się zupełnie pusty. To było tylko dla zabawy? Po prostu pomyślałem, że w ten sposób zaczniesz swobodnie podchodzić do tego tematu. Koniec końców zawsze zdajesz się obchodzić z nim jak z wiekiem. Jeżeli chodzi o nauczanie, wzrok nie jest aż tak istotny. Mnóstwo przedmiotów jest nauczanych przez całkowicie niepodobnych nauczycieli. Jest też dość źródeł, z których mogę nauczyć się danego tematu. Naprawdę nie ma w tym nic skomplikowanego. Pozwalam swoim ramionom opaść i prycham rozbawiony. Tak, rozumiem. Chyba obaj po prostu będziemy musieli dużo pracować, by osiągnąć nasze cele. O co chodzi? Z żadnego wahania Lili w charakterystycznym geście podnosi swoją brodę i zamyka oczy. Może się będę czepiał, ale... No, scena wygląda ładnie, tylko zawsze tak samo i no... Przydałaby się jakaś zmiana w tej kwestii, chociaż... Gry z gatunku visual novel mają to do siebie, że po prostu nie można zbytnio liczyć na jakieś wielkie zróżnicowanie. To jest taki ich urok, w sumie. Z chęcią przyjmuję jej zaproszenie i nasze usta stykają się ze sobą. Po raz podstawowy poczułem, jak jej ręka wchodzi pod moją koszulkę i ląduje na mojej piersi. Dotyk jej ręki na mojej nagiej skórze wystarcza, by moje serce nagle przyspieszyło. Więc znów jest w tym nastroju? Cóż, nie powinienem narzekać. Naprawdę to lubi, a te wszystkie leki na szczęście nie odbiły się na moim libido. O nie! Pochylam się, pogłębiając nasz pocałunek i trzymam mocno jej dłoń, która z kolei wyczuwa zarys mojego torsu. Całe szczęście, już myślałem, że... to ktoś mi zaraz otworzy stare rany, poleje sobie cytryny i jeszcze soli dosypie. Uff. Scena była w porządku. Taki namiętniejszy pocałunek. Nie mam nic przeciwko. To jest też taka jak gdyby ludzka potrzeba. Takie ludzkie pragnienie, czy coś. W końcu odrywamy się od siebie, a w pokoju zapada cisza, nie licząc naszych oddechów. Hej, Hisao. Tak? Być może chciałbyś znów zdążyć tę opaskę. Przepraszam bardzo, czy ja gram w Katana Shoujo, czy jakąś grę na podstawie 50 twarzy Graja? Czy co? I nieśmiała propozycja mnie zaskakuje. O nie! Boże, gdzie jest piła łańcuchowa? Mam ochotę po prostu przetestować jej ostrość na swojej skórze. To może być bardzo ciekawy eksperyment. Proszę, nie pokazujcie mi tego. Czy ja poszłam zbyt nie wiem? Po prostu nie pokazujcie mi tych scen. Już sobie tam... Nie, dobra. To nie ma sensu. Chociaż... Skoro już wiemy, że jest antykoncepcja i że... Już się trochę dłużej znają, no mimo wszystko to chyba nie jest odpowiedni moment. Dobra. Spróbujmy to jakoś przeżyć. Pewnie chcę jej pokazać seks ze swojej perspektywy, albo po prostu chcę dowiedzieć się, co rozrobię, jeżeli będę miał oczy zakryte opaską. Z niepokojem i towarzyszącą mu ciekawością robię to, co prosi, i zakrywam oczy opaską. Świat znów okrywa ciemność. Gdy ręka Lili delikatnie ociera się o mój policzek, natychmiast się napinam, nie mając jak przewidzieć jej dotyku. I to jest właśnie chyba to, co tak kręci właśnie w igraszkach, gdy właśnie jedna z osób ma zasłonięte oczy, że po prostu nie może ona po prostu zobaczyć, co zrobi partner, partnerka. W sumie to jest chyba dość oczywista oczywistość. Muszę naprawdę przyzwyczaić się do takiego kontaktu.
Mimo, że jesteśmy ze sobą od kilku tygodni, to wciąż nie jest dla mnie tak naturalne jak dla niej. Cisza? Hej, Lili. Posłusznie wykonuję jej polecenie i w ciszy wsłuchuję się, próbując wyłapać coś, cokolwiek, co dzieje się wokół mnie. Oho! Mamy tutaj uległego i dominującą, co? Wcześniej, gdy goniłem za Lili, musiałem ostrożnie przemieszczać się pomiędzy przeszkodami czekającymi na mnie w pokoju. Teraz nie muszę już tego robić, więc mogę w pełni skoncentrować się na słuchaniu. Zajmuje mi to chwilę, ale w końcu, pośród ciszy otaczającej pokój, jestem w stanie wyłonić delikatny odgłos jej oddechu. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Porównując go z moim własnym oddechem, mogę zauważyć, że jest bardzo głęboki w odróżnieniu od jej normalnego rytmu. Do moich uszu dociera kolejny odgłos, ale nie jestem w stanie go od razu rozpoznać. Chyba nigdy wcześniej nie słyszałem tego dźwięku, ale... Moje serce na moment zamiera, gdy dociera do mnie, skąd dochodzi. Odruchowo wyciągam rękę w jego kierunku. Jej twarz jest bardziej delikatna w dotyku niż zwykle, a ona sama jedynie lekko obraca głowę, odczuwając moje palce na swoim policzku. Nie wiem, co mam o tym powiedzieć, bo na razie się wstrzymam z jakimś osądem. Hisao... Nie, czy ja to dobrze powiedziałem. To jest pierwsze, co mi przyszło do głowy, biorąc pod uwagę cały kontekst tej sytuacji. Przełykam ślinę i przystaję na chwilę, aby się uspokoić. W tym stanie muszę się maksymalnie skoncentrować, aby w pełni zrozumieć swoje położenie. W kilku głębokich oddechach chyba uda mi się pozbierać. Moja ręka wędruje wzdłuż jej ciała, zakając ją tak, jakby miała rozpaść się na małe kawałeczki. Po czym znów czuję, że tracę koncentrację, a wszystko przez tę jedwabistą piżamę, która idealnie przylega do jej krągłości. Jeżeli jest w tej pozycji, to znaczy, że siedzi oparta o łóżko wprost przede mną. Czyli... Dobra, to musi być jej udo. Jeżeli teraz powoli podążę w dół... Lili wstrzymuje oddech, gdy nasze dłonie trafiają na siebie, a ja ostrożnie podążam za jej palcami, które giną pod jej majtkami. Powiem tak. Jakby ktoś teraz wszedł do pokoju, to przełączyłbym na porno. Znacznie łatwiej byłoby mi to wyjaśnić. Nie oszukujmy się. Koniuszkami palców wyczułam odrobinę wilgoci, ale to wystarcza, by zrozumieć, co robi. Moją głowę wypełnia wizja tego, jak teraz musi przede mną wyglądać. Nawet w najśmielszych snach sobie nie wyobrażałem, żeby wyprawiała takie rzeczy, a to, że nie mogę na nią teraz spojrzeć, jedynie bardziej mnie nęci. Podnoszę opaskę do góry i odsuwam sprzed oczu kilka włosów, które utknęły we wstążce. Tracę kontakt ze swoim umysłem na czas, którego długość mogę jedynie zgadywać. W tej chwili mogę jedynie wpatrywać się swoimi świeżo uwolnionymi oczami na to, co dzieje się przede mną. No to będzie ciekawe, mam wrażenie. Zastanawiam się, czy ja to muszę cenzurować. Na YouTubie w sensie. Chyba jednak tak. Tak. Także no... Bez cenzury się nie obejdzie. Spokojnie, będzie też link do wersji nieocenzurowanej. Nie wiem, co mam szczerze mówiąc powiedzieć o tym, co widzę, ale... Szczerze? Myślę, że jednak bardziej mi się to podoba niż tamte sceny dwie, które miały miejsce. Nie wiem, może to dlatego, że jest tutaj jedynie jakże piękna dziewczyna? Może jest to jakieś wyjaśnienie? Może dlatego, że nie jest to seks? W pierwszym dniu... W związku? Dobra, nie wiem, czy jest sens to wyjaśnić. Tak jak się tego domyśliłem, Lili siedzi przede mną.
Jedną ręką opiera się o podłogę, palce drugiej zaś delikatnie przesuwają się między jej nogami, ukryte pod jej ciemno-niebieską blizną. Myślę, że to najbardziej podniecający widok, jakiego w życiu doświadczyłem. Bardziej podniecający niż... notabene jej nagie ciało? Nie wiem. Jak ktoś ma takie upodobania, no to okej. Po raz kolejny wyciągam rękę przed siebie, odgarniam włosy z jej twarzy, a ona przychyla brodę w bok, podobnie napełniając powietrzem swoje przyciągnięte, rządzą ciało. Lili. Lili wygląda niebywale ślicznie, uśmiechając się, gdy ją wołam. Najwyraźniej w takich właśnie momentach, gdy jest najmniej uważna, pozwala, by te najbardziej interesujące emocje wypłynęły na wierzch. Niedługo potem porusza swoimi palcami szybciej niż wcześniej, będąc coraz bardziej podniecona, co podkreśla zapach jej potu unoszący się w powietrzu. Zasiadam przed nią. Ledwo jestem w stanie utrzymać swoje emocje na wodzy. Walczę każdą komórką swojego ciała, aby pozwolić jej kontynuować, zamiast rzucić się na nią. Co dziwne. Z początku uważałem jej zamglone niebieskie oczy za rozpraszające, prawie niepokojące przez brak skupienia na czymkolwiek. Teraz przeszkadza mi to o wiele rzadziej niż kiedyś. Moja uwaga znów się na niej skupia, kiedy wydaje z siebie jęk. Jej oddech znacznie przyspiesza, a jej uda powoli się poruszają. W tym samym momencie, gdy zdaję sobie sprawę, że Lili zaraz dojdzie, jej oddech zamiera. Zamyka mocno oczy, a wszystkie jej mięśnie wydają się kurczyć, gdy w końcu osiąga orgazm. Nie, może się będę teraz znowu czepiał, ale... Czy to nie jest zbyt proste, żeby doprowadzić się do orgazmu? Czy to jest w ogóle realistyczne? Znaczy... Pewnie można... Myślę, że kobieta może doprowadzić się do orgazmu poprzez masturbację, ale... No raczej nie aż tak szybko. Nie wiem... Jeśli oglądają mnie jakieś kobiety, których nie obrzydza gadanie o takich tematach i chcą poszerzyć moją wiedzę, naszą wiedzę w sumie, no to... Proszę bardzo. Nie będę miał nic przeciwko. Zamiera jedynie na parę sekund, skulona w ekstazie, po czym jej ciało się rozluźnia, a z jej ust wydobyła się długie, zmęczone westchnienie. Nie wiem, co powiedzieć. Obserwuję ją w ciszy, tak siedzi zmęczona, z twarzą zakrytą włosami. Hisao. Gdy wyciąga rękę, by pokładzić mnie po twarzy, moje pragnienia przejmują całkowitą kontrolę nad moim ciałem. Nie myśląc wiele, rzucam się na jej ciało. Dziwnie być w tej pozycji. Czuję się niezwykle potężny, znajdując się nad jej pozbawioną wyrazu twarzą. Po raz pierwszy od tamtego odległego wypadku czuję się silny w fizycznym sensie. Lili, pragnę cię. Ku mojemu zaskoczeniu uśmiecha się lekko, po czym wyciąga rękę w stronę mojego policzka. Na jej twarzy widać zuchwały uśmieszek, taki sam, który mnie raczy, gdy uda się jej coś ze mnie wyciągnąć. Chciałaś, żebym to zrobił? Dalej się uśmiecha i bez słowa przytakuje. Wygląda na to, że był to dobry sposób, bym choć raz przyjął inicjatywę. I znów ku mojemu zdziwieniu, ostrym szarpnięciem ciągnie w dół wciąż owiniętą wokół mojej głowy opaskę. Ponownie tonę w całkowitej ciemności. Mówiłam ci, abyś jej nie zdejmował, prawda? Psotny ton w jej głosie, podkreślony jej oddychaniem. Lili jest w stanie przejąć kontrolę w każdej sytuacji. Ale tym razem, tym jednym razem... Ach, Hisao, co ty... Wkładam ręce pod nią, delikatny jedwab i skóra stykają się z moimi rękami, gdy podnoszę ją ostrożnie, choć z odrobiną trudności. Chociaż nie powiedziałbym, że jest ciężka, jest wzrost, sprawia dużo problemów przy jej przenoszeniu. Wystarczy kilka ostrożnych kroków, zanim przy pomocy nóg jestem w stanie wyczuć krawędź łóżka. Opuszczam ją na kołdrę, tak ostrożnie jak ją podnosiłem. Twoje łóżko jest wygodniejsze od podłogi, nie?
kolega się chwalił, że takie dialogi to mają tylko w najlepszych filmach z Czech. Ale zwroty akcji ogólnie, no, całkiem spoko. Tylko tam nadal czeka na ślub, ale to już może sequelu będzie. Zawsze jesteś gentlemanem, czyż nie? Szybko przesuwam rękami po jej długich, kształtnych nogach, które wciąż są ponętne, mimo że nie mogę ich zobaczyć. Ściągam jej spodenki od piżamy wraz z majtkami z jej kostki. Nie mam pojęcia, gdzie one poleciały. Cóż, teraz nie ma to znaczenia. Gdzieś się znajdą. Z niewielkim trudem ściąga swoje spodenki i bieliznę, ustawiając się jednocześnie między jej nogami. A już przynajmniej tam, gdzie myślę, że jestem między jej nogami. Coś czuję, że możesz w złą dziurę. Aby utrzymać równowagę, jedną rękę opieram o jej łóżko, natomiast prawą ostrożnie opuszczam w dół. Och, ups. Za pierwszym razem moja dłoń nieporadnie spotyka się z czubkiem jej nosa. Ja tutaj widzę scenę rodem z pornosa. Motherfucker. Chichocze, po czym przekręcę głowę w bok. Na ten znak obejmuję jej policzek i kciukiem badam rysy jej twarzy. Tak, jak ona to często robi ze mną. Byłoby to znacznie łatwiejsze, gdyby nie ruszała twarzą w mojej ręce, ale przyjemnie czuło się, jak ociera mi się o dłoń. Przełykam ślinę, próbując się uspokoić. Zdejmuję drugą rękę z łóżka i używam jej, by pomóc sobie w wejściu w nią. No to się dopiero nazywa dobry opis. Przynajmniej nic nie widzimy. A ja nie muszę coś zdorować. Wygranko. Dyrko czuję jej ciepło wokół mnie, szybko zdaję sobie sprawę, jak bardzo jestem podniecony. Bez wzroku jestem w stanie skoncentrować się na innych zmysłach, zwłaszcza na zmyśle dotyku. Całe przeżycie jest wyraźniejsze i intensywniejsze niż przedtem. Powoli zaczynam poruszać biodrami tam i z powrotem, moje serce w ekscytacji wali jako szalałe. Tak więc albo odejdziesz, albo dojdziesz. Wiem, że już mówiłem ten żart, ale... Tutaj pasuje doskonale. Czułem, jak Lili zaciska oczy. Ruch jej policzka pod moim kciukiem przypomina, że delikatnie trzymam ją za tę część twarzy. Ciężko powstrzymać się przed zostaniem całkowicie pochłoniętym. Ciężko też myśleć o tym, że zwykle właśnie taki jest dla niej seks. Wyczuwany przez wszystkie zmysły, oprócz tego najważniejszego dla mnie. Od policzka do jej szyi, zaczynam przesuwać dłoń w dół, chcąc wyczuć całe jej ciało. Kontury jej obojczyka, po to zraszające jej skórę. Mój węch jest pobudzony przez zapach jej i mojego potu wiszącego w powietrzu. Nawet zapach otoczenia, wyraźnie inny od tego w moim pokoju, podkreśla całe doświadczenie. Kiedy przesuwam rękę do jej dorodnej piersi, ciche piszczenie wypełnia moje uszy, dołączając do dźwięku naszego aktu. Mam nadzieję, że to już ostatni akt. Znaczy, gry tak, ale tutaj... W tej kwestii to ja nie wiem. Skóra pod moją ręką porusza się tam i z powrotem z każdym pchnięciem, a ja ściskam ją mocniej, gdy moje pragnienie niemalże nagiej Lili rośnie. Mogę poczuć nawet jej mały sutek w dłoni. Przesuwam rękę dalej i ściskam go palcami przez cienki materiał góry od jej piżamy. Jej piski zmieniają się w jęki, gdy podobnie do mnie przypełniają przyjemność. Odczuwam, jak moje serce bije głośno w piersi, podobnie jak jej własne pod moją ręką. Czuję, jak jej ręce zaciskają się na moich nadgarstkach w zaskakująco mocnym chwycie, gdy jej pierś unosi się w ekstazie. Jeszcze. Chcę jeszcze. Czuję, jak wali mi serce, gdy gorączkowo ruszam się tam i z powrotem. Oboje jesteśmy całkowicie pochłonięci sobą. Czy ten raz stanie się prawdą? To nic strasznego. Muszę tylko wziąć kilka głębszych oddechów, żeby się uspokoić. To jest całkowicie normalne. Tak to może powiedzieć tylko osoba, która myśli kutasem.
prawdę powiedziawszy. I teraz nie wiem, czy to jest krzyk bólu czy przyjemności, ale obstawiam jednak cierpienie. Ja sobie daruję takie odgłosy, bo jeszcze ktoś przyjdzie do pokoju, myśląc, że zdycham. To nie może. Nie mogę. Tak bardzo boli. Tak, to jest normalne. Jak najbardziej. Dotaczam się nienaturalnie szybko do tyłu. Niezdarnie uderzam tyłem stopy w stolik i upadam na podłogę z gwałtownym hukiem. Leżę na plecach, ciężko oddychając i panicznie próbując zedrzeć wstążkę z moich oczu. Muszę to zdjąć. Muszę to zdjąć. Na chwilę wszystko staje się białe. Światło przeszywa mój wzrok, a mój oddech dotąd tak gorączkowy zwalnia. Mam małe grzeczne pytanko. Co my teraz widzimy? To jest jakaś zatyczka? Co to jest? Szczerze nie mam pojęcia. Trochę dziwny widok. Nie wiem. To jest... podłoga? Nie, bardziej mi to wygląda na ścianę, szczerze mówiąc. To chyba jest ściana, matko. Co tu się dzieje teraz? Sekundy mijają, a ja ze wszystkich sił staram się uważnie wsłuchać się w rytm mojego serca. Moje serce bije normalnie. Wszystko wróciło do normy. Wow, nie można ci odmówić romantyczności i namiętności. To jak co? Playboyu. Wciąż czuję się niesamowicie dziwnie. Leżę skołowany na podłodze, wpatrując się w sufit. Uprzednio wyprodukowana adrenalina wciąż buzuje w moich żyłach, a mój umysł jest całkowicie wykończony. Słysząc, że Lee wstaje z łóżka i podchodzi do mnie, podpieram się. Przyjechałeś z Australii, czy co? Jesteś nietoperzem? Dobra, to jest sufit. Dobra, przecież on leżał na plecach. Ja jestem kurwa tępawy czasami. Nie spodziewałem się zobaczyć taki widok tutaj. Ta gra naprawdę potrafi zaskoczyć. Hisao? Wszystko w porządku? Hisao? W porządku, Lili. Wszystko w porządku. Oddycha z ulgą, a zmartwienie znika z jej twarzy. Jej kolejna mina to ostatnia, jaką chciałbym u niej widzieć. Ta sama, którą z niej widziałem kilka miesięcy temu, gdy zobaczyłem ją w szpitalu swoich rodziców. Żal. Lili użala się nade mną. Jest nad czym ubolewać. Patrzę na twoją niedojrzałość. Nie, ta scena mi się akurat podobała najbardziej z tych wszystkich trzech. No, niewiele widzieliśmy w sumie. Jakoś po prostu po tym czasie może trochę przywykłem i też fakt jak gdyby dłuższego bycia w związku, nadal trochę krótkiego, ale jednak sprawia, że mam lepsze zdanie. W sumie jakoś mnie to trochę bawi, to co się tutaj stało. Nie, może jestem jakiś dziwny. Znaczy nie, to akurat jest oczywiste, ale nieważne. W przypływie bezsilności zamykam oczy i odwracam głowę. Czuję się... jakbym miał zaraz wymiotować. Słyszę, jak Lili odchodzi i pośpiesznie zajmuje się sobą. Po chwili ciszy spędzonej na poszukiwaniach dociera do mnie ledwo słyszalny szelest wkładanego ubrania. Przepraszam. Powoli potrząsa głową, jednocześnie dopinając swoją bluzkę. Jej słaby, delikatny uśmiech sprawia, że moje serce niemal zamiera. Ostrożnie podchodząc, wyczuwa róg stolika, po czym siada obok mnie i obejmuje wokół piersi. Przepraszam, Hisao. Nie powinnam była narzucać ci moich pragnień. Nie musisz przepraszać. Wszystko powinno już być ze mną w porządku. Widziałaś już tyle wcześniej.
Chociaż pewnie nie powinienem był się aż tak bardzo wysilać. Powinieneś się wysilić w kwestii panowania nad sobą, moim zdaniem. Moje powieki robią się ciężkie. Takie spokojne siedzenie obok niej zapewne pozwala organizmowi wyregulować poziom adrenaliny i pozwolić wyciszyć się umysłowi. Więc dlatego nigdy wcześniej nie przejąłeś inicjatywy? Tak. Dobrze, że to ty wolisz prowadzić, co? Wygląda na to, że moja uwaga choć trochę ją rozweseliła, dzięki czemu mogę poczuć się odrobinę lepiej wobec swojej słabości. Lili kładzie głowę na moim ramieniu, ja staram się nie zamykać oczu, co staje się coraz trudniejsze z każdym mrugnięciem. Jestem całkowicie wyczerpany. Wszystko w porządku, Hisnau. Wszystko w porządku. Po czym z jej ust zaczyna wydobywać się cicha, delikatna melodia. Jestem zbyt zmęczony, żeby myśleć. Mogę tylko słuchać, jak cicho muci. Zbyt zmęczony, żeby myśleć, to jesteś chyba cały czas. No chyba nie całym, to jest wyolbrzymienie. Łagodna, niemalże melancholijna melodia. Brzmi znajomo, ale im bardziej staram sobie przypomnieć, skąd ją znam, tym mniej jestem w stanie się skoncentrować. Dotyk i zapach jej głowy spoczywającej na moim ramieniu i ciepłe ciało opartego o moje uspokajają mnie. Jej melodia koi moje nerwy, tak jak ciepło jej ciała robi to z moimi mięśniami. W tej jednej, spokojnej chwili, po tym całym zawirowaniu dociera do mnie, jak bardzo jestem zmęczony. Moje powieki starą się coraz cięższe. Ale z tą katastrofą, która wydarzyła się wcześniej, chciałbym, aby ta chwila trwała wiecznie. Razem z Lili, sami, razem, w tej jednej chwili, tak jak kiedyś. Lecz jeżeli faktycznie tak jest, to czemu ona wydaje się bardziej odległa niż kiedykolwiek wcześniej? I z tą myślą nas zostawią. No cóż. Nie mogę nie parsnąć teraz śmiechem na podsumowanie całej tej sytuacji. Co się tutaj właściwie stało? Ja pierdziela. No to sobie to naprawdę mam przez wrażenie, że pisał jakiś gimbus w okresie dorastania. Przepraszam, po prostu, nie wiem, no, bawi mnie to podejście do tych scen w tej grze, no. Nie wiem, czy to ze mną coś się pęczy z nimi, ale po prostu nie mogę z tego. Nie, ale scena była nawet bym powiedział. No dobra, moi drodzy, starczy tego dobrego. W tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć.